No, sądzimy się tutaj. Oni sądzą tego, oto Adama, a to jest sędzia. Za co go sądzicie? O rzucanie rolką papieru. Jeszcze jedną mam oskarżenie. Próbował otwierać drzwi. Gołemu sędziemu. Dobrze, dlaczego próbowali otworzyć moje drzwi? Takie zachowanie jest niedopuszczalne. Homoseksualistów trzeba zamykać. Za takie zachowanie grozi ci nawet do 10 lat pozbawienia wolności, rozumiesz? Kto może sobie usprawiedliwić? Nie mówi to szybko, bez kłamstw. No mów. Nie ma nic. Nie masz nic na swoją obronę? Co ma do dodania jeszcze oskarżyciele? Co mają do dodania? Oczywiście ja zwróciłem mu uwagę, odszedł dopiero po mojej uwadze zwrócone oczywiście. Tak. I jeszcze nie stosował się do zaleceń otwarte, zamknięte. Znaczy, właśnie. Oj ten. Przemieniał sobie te karty. Nie. No to kto wygrywa? Bawiłeś się! Cicho! Oni zaraz mówią! Są przy głosie, dopuścimy się do głosu? Za takie zachowanie może być zaraz ukarany grzywną. Dobrze. Mówcie dalej. Nie krzyczmy. Bawił się i mówił, że zmienia tylko ten papier. Nie przeszkadzaj. Cicho, nie przeszkadzaj, rozmowa jest. No. Proszę mówić dalej. Tak. No to chyba to już wszystko, prawda? Tak. To kto jest oskarżony? To masz jeszcze na swoją stronę. Ostatecznie. Nie zmieniałam kartek, to po pierwsze. Przepraszam, że Przeciw. Dotykałeś jej. I nie wiadomo, czy są jakieś dowody, Właśnie, nie wiadomo, czy nie było zmienione. Że jest zamknięte. Właśnie, nie ma dowodów, że nie ruszał. A dowodem na pewno jest to. I sam sędzia Mój klient nic nie będzie mówił. Przepraszam. Byłem. I cały czas. Panowie. Tak? Tak.